Marek Kożuch, bramkarz Korony Kielce. Marek, pytanie do wychowanka Sandecji. Czy taki mecz szczególny się szykuje dla Ciebie przeciwko drużynie, z której się wychowałeś? No na pewno jest to mecz szczególny, bo jest to mecz z drużyną z mojego miasta, z moją drużyną, także miałem już okazję grać przeciwko Sandecji w innych drużynach. Także na pewno to jest takie swego rodzaju wydarzenie, ale no na boisku niestety nie ma kolegów, także trzeba patrzeć na swój interes. Czego się możecie spodziewać po Sandecji, bo oni no źle rozpoczęli ten sezon, ostatnie miejsce w tabeli, teraz zmiana szkoleniowca, Dariusz Dudek, więc pewnie tak jak w przypadku trochę Zagłębia Sosnowiec, kiedy też była zmiana, taka pewnie trochę dla Was niewiadoma, jeśli chodzi o grę rywali. Zgadza się. No Sandecja na pewno ma swoje problemy, tak jak każda drużyna. Na pewno jest to drużyna złożona z zawodników, którzy posiadają wielki charakter i wolę walki, także trzeba będzie się temu przeciwstawić i znaleźć na nich sposób. Jaki to będzie sposób najlepiej? Co trzeba zrobić przeciwko Sandecji? No trzeba strzelić jedną bramkę więcej. No, to jest, można powiedzieć, i proste, i zarazem trudne. Przeanalizowałeś już tę sytuację z Łodzi? Co tam nie zagrało, że ten gol pierwszy dla UKS-u padł? Bo taka bramka zupełnie w stylu Marka Kozioła stracona. No oczywiście, że tak. No, zła decyzja po prostu. Niestety bramka podarowana, ale o tym już zapominamy i działamy dalej, tak żeby takich błędów nie popełniać. No bo wydaje się, że z przebiegu gry były momenty bardzo dobrej Waszej gry w Łodzi, więc jakby tutaj pewnie tego optymizmu trzeba przed meczem z Sandecją szukać i gdzieś pewnie liczyć na podobny mecz, może jak Zagłębie w Sosnowiec, który zagraliście tydzień temu. No tak, były momenty dobrej gry, były sytuacje, brakło zimnej krwi, brakło jakości wykończenia. No ale też wspomniany błąd, gdzie też bramki straciliśmy po błędach, także no tak się mecz ułożył, nie inaczej. On już przechodzi do historii, przed nami jest kolejny. Mecz w Kielcach, te mecze w Kielcach dotychczas w tym sezonie zbyt udane nie są, bo tylko ten pierwszy z Jastrzębiem wygrany, a tak to punkty stracone, więc to jest chyba taki dobry moment, żeby się przełamać również na swoim stadionie, może nie przed kibicami, bo ich nie będzie, ale na swoim stadionie, bo teoretycznie łatwiejszego rywala to na razie nie będzie. No to wszystko tak jak mówisz, no to jest wszystko teoria, ale w praktyce mało gadać, dużo robić. Ja zawsze wchodzę z takiego założenia, także trzeba wyjść na boisko, zapieprzać i do ostatniego gwizdka sędziego walczyć o wynik pozytywny dla nas.